Zarządzane przez spółkę KZB targowisko Mój Rynek od samego początku miało nie tylko handlowe, lecz także kulturalne aspiracje. W minioną sobotę kolejny raz potwierdziło, że nie były one na wyrost. Tym razem zmodernizowana przed kilkoma laty część targu stanowiła miejsce inauguracji mazowieckiego Jazz Jam Legionowo. Chcemy pokazać miastu, że to jest jakieś święto miasta, również jazz. No bo z jazzem jesteśmy od 1993 roku. No to bardzo długo, trzeba to policzyć, prawie 20-30 lat prawie, dokładnie mówię. Więc to jest jakby wyznacznik Legionowa i właściwie zaczynaliśmy Jazz Jambory, będąc klubem festiwalowym, jedynym poza Warszawą, wtedy właśnie, i jedynym w jednostce samorządowej. No także to jest coś. Teraz ta odsłona jest inna, bo to jest Jazz Jam Festival, ale nasz osobisty, jakby kontynuacja, słowo jam i po słowie jam kropka wskazują, że to jest jakby Jazz Jam, ale jam, prawda? No i jak z reguły na początek chcemy pokazać korzenie jazzu, czyli Dixieland, Vistula River Brass Band, no, zespół zasłużony. Oni mają z 50 lat już grania, może nie wyglądają, ale są świetni, cały czas są w formie. Są, chociaż pandemiczny rozbrat z publicznością także weteranom dał się we znaki. Trochę nam podcięło skrzydła, po prostu nie było dużo pracy, no ale wiadomo dlaczego, tak, zresztą wszyscy. No bardzo fajnie, no teraz znowu można razem zagrać, bo tak no grało się jakoś, ale to w takich składach jakichś mniejszych, jakieś takie prowizorki były, prawda, w Trianie raz gdzieś się tam załapało jakiś kontrakt, ale to... No ale to nie to, co normalnie całym zespołem zagrać. Występu pod chmurką, w tym przypadku nie tylko tą metaforyczną, Lech Szprot się nie obawiał. Dla jazzowych tradycjonalistów to naturalne środowisko koncertowe. Jeżeli chodzi o granie w plenerze, to jesteśmy zaprawieni w boju, no bo przecież nasza orkiestra, brass band, to właściwie korzenie takiego typu zespołów, jak w Nowym Orlanie to było, no to oni głównie brali udział w różnych paradach, czyli na powietrzu to normalka. My też grywamy zresztą na różnych paradach, na plenerach, to nas już chleb potrzebnie, także to dla nas nie no, normalność po prostu. No. Tylko, że mogłoby być troszkę cieplej dzisiaj. Życzenie lidera szybko zostało spełnione i za sprawą aury, i dzięki żywiołowo reagującej publiczności. Jeszcze raz okazało się, że jazzowych standardów serwowanych przez Vistula River Brass Band czas po prostu się nie ima. Uśmiechy na ustach zasłuchanych legionowian były dla muzyków swego rodzaju rekompensatą za pandemiczną posuchę. Nie takie katastrofy jazz przetrwał i przetrwa, nie mamy się co o to obawiać. Zawsze miłośnicy jazzu, chociaż no, ten nasz jazz tradycyjny coraz jakby bardziej jest no, w defensywie. Po prostu mało jest adeptów, którzy grają ten rodzaj jazzu. Wszyscy chcą od razu grać ten jazz taki nowoczesny. Nie przechodzą tego naturalnego tych stopni, bo większość tych słynnych polskich muzyków jazzowych, to oni zaczynali od jazzu tradycyjnego i potem to się tak kształtowało, przechodzili stopniowo aż do nowoczesnego. Na przykład Tomek Szukalski, prawda, no potęga, już nie żyjący. No wszyscy właściwie z tych takich wielkich. Już niestety dużo ich odeszło, ale oni właśnie przechodzili tą ścieżkę taką naturalną. No i teraz trochę mnie to smuci właśnie, że nie ma, mało jest tych zespołów takich typowo właśnie tradycyjnych, którzy by przechodzili tak naturalnie te stopnie. No ale cóż, no takie czasy mamy, no. Ale może to się zmieni. Sobotnia inauguracja legionowskiej dżemborki zaostrzyła apetyt mieszkańców na kolejne koncerty mazowieckiego Jazz Jamu. Tegoroczna edycja tej organizowanej przez MOK, a współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego imprezy, zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Ewa Bem, no gwiazda, powróciła niecały rok temu na festiwalu w Sopocie bodajże. To był pierwszy koncert po latach. Perypetie życiowe różnego rodzaju, trudne sytuacje, otrząsła się. I zapewne stwierdziła, jak wielu innych muzyków, że muzyka ją trzyma.
trzymają, żeby funkcjonować, żeby żyć po prostu. Ptaszyn Wróblewski, legenda, też perypetie różne zdrowotne. I też nagle się okazuje, że on nie powinien grać, ale gra, bo też tylko to trzyma przy życiu. I my chcemy pokazywać takie osoby. Oczywiście Wasilewski, znakomity pianista ze swoim zespołem. Jest to absolutny top polski. Polecam zespół One jeszcze, dlatego że są to ładne dziewczyny i jest to zespół złożony z samych pań, grających na instrumentach dętych, takich czy innych. Ciekawym uzupełnieniem festiwalu będzie jak zwykle wystawa fotograficzna, w planach są także warsztaty muzyczne. Co do samych koncertów, odbędą się one 22, 23 i 24 października. Bezpłatne wejściówki na każdy z nich rozeszły się wprawdzie w mgnieniu oka, ale osobom pragnącym posłuchać tuzów krajowego jazzu, szef Miejskiego Ośrodka Kultury zaleca nie porzucać nadziei. Wejściówki się czasem rozdaje i różnym osobom i one nie przychodzą. I być może jak macie zapał do jazzu, to może udałoby się, myślę, że tak, wejść przed koncertem na jakieś miejsca dodatkowe. Miejsce oczywiście w sali widowiskowej Ratusza, bo także w roli festiwalowej sceny dla jazzmenów sprawdza się ona znakomicie.